kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, na kanale FOPremier. Witam zarówno nowych subskrybentów, którzy dopiero odkryli ten kanał, jak i starych. Serdecznie Was pozdrawiam. I dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie o nowościach. Ja nabyłam kilka nowości, zaraz Wam przedstawię. Między innymi będzie to nowy zapach Chanel, butikowy zapach i też będzie tutaj odsłona perfum z innej marki, ale to tajemnica, słuchajcie. Na pewno nie zapomnijcie właśnie subskrybować i obejrzeć ten odcinek. Dzisiejszy odcinek, tak jak mówiłam, będzie o moich nowych zakupach, a mianowicie z Chanel. Tutaj będzie nowy zapach, zapach butikowy, który ja sobie wybrałam. W zasadzie zastanawiałam się nad wyborem coś z Diora, ale w końcu stanęło na Chanel i Chanel jest właśnie tutaj ze mną i zaraz w takiej pięknej właśnie tutaj, słuchajcie, opakowaniu, zaraz Wam pokażę środek. Słuchajcie, jest taka torebeczka, w tej torebeczce są próbki, ale my dzisiaj nie będziemy się zajmować właśnie tymi próbkami, tylko tej pięknej odsłonie, właśnie już to rozpakowałam, to nie był świeży unboxing, bo ja już sobie spróbowałam te perfumy, nie mogłam się powstrzymać i jest przepiękna buteleczka tutaj nowych perfum, które są lansowane, słuchajcie, na lato, tegoroczne lato, a mianowicie a Paris Riviera Chanel. W takiej pięknej buteleczce, oto ona jest bardzo poręczna, słuchajcie, od razu mieści się w dłoni, ale takie było właśnie założenie, że właśnie idziemy na wakacje i bierzemy właśnie przepiękną buteleczkę tutaj właśnie tych perfum Chanel. No i właśnie mając taką przepiękną buteleczkę, oczekujemy wspaniałych luksusowego resortu i luksusowych perfum. Luksusowego wypoczynku, bo perfumy są już luksusowe. Ale słuchajcie, ja sobie tutaj poczytałam właśnie o inspiracji tutaj naszej Gabrieli Chanel, a więc Coco. I te perfumy miały właśnie pokazywać i jakby odzwierciedlać całą tą otoczkę właśnie, tą atmosferę Côte d'Azur, czyli francuskiej Riviery. Ona miała tam swój dom, taką wakacyjną willę, która nazywała się La Pausa i ona w 1928 spędzała tam właśnie czas, słuchajcie. Otworzyła wkrótce w Cannes właśnie butik. No i te perfumy są taką inspiracją, oddaniem właśnie hołdu tym perfumom właśnie i tym czasom, bo to są takie wspomnienia, właśnie inspiracje wspomnieniami z życia tutaj Gabrielle Chanel. A wiadomo, że to był taki hotspot, taki bardzo celebrycki w tym czasie. Zresztą po dzisiejszy dzień francuska Riviera jest bardzo kupowana przez turystów, przez celebrytów. Miał to być właśnie taki powrót do korzeni, taka właśnie podróż do przepięknego miejsca, właśnie zlanego słońcem, przepięknego otoczenia tutaj, a także mamy tu od razu takie wspomnienie właśnie. Ja mam skojarzenie z wyspą, kiedy psiknęłam po raz pierwszy ten zapach, ale właśnie odczuwamy taką atmosferę pięknych wakacji, czegoś tropikalnego, takiego spokoju ducha, ale też radości, tutaj uderzenia tych fal o brzeg morza, no i oczywiście smarowania się olejkiem i właściwie opalania się. Ale słuchajcie, ja już Wam powiem, co jest w tych nutach głównych, bo do nich nie przeszłam. I tak sobie czytałam właśnie też to tutaj te review też, więc one powstały, słuchajcie, w 2019 roku. Pewnie były też odświeżone, słuchajcie, tak myślę, bo wyraźnie widziałam w nowej kolekcji właśnie tegorocznej, 2021. Oczywiście nosem tych perfum jest Olivier Poloche i główne nuty są cytrusowe, jest taka świeżo starta skórka pomarańczy, też są tu akordy pięknych kwiatów, wyraźnie mi wchodzą, tutaj nie zdradzili tych kwiatów, ale wyraźnie mi wchodzą jakby tu na myśl takie białe kwiaty. Słuchajcie, jest też neroli, czyli znowu pomarańcza, jaśmin, który wyraźnie czuć i drzewo sandałowe. I słuchajcie, pierwsze takie, ja sobie spryskam tutaj, pierwsze takie uderzenie to są akordy cytrusowe. Te akordy cytrusowe są bardzo wyraźne i one właśnie dominują zaraz tutaj po psiknięciu, ale one są pozornie bardzo takie delikatne, świeże, uroczyste i mega, bym powiedziała, świeże i takie wibrujące.
Natomiast później wychodzi taki akord, słuchajcie, bardzo mocny. Mnie zdziwiła właśnie trwałość tych perfum i taka bogatość tego akordu, dlatego że one przywołują u mnie takie wspomnienia, kiedy smarujemy się olejkiem. Jak smarujemy się olejkiem i to słońce jakby otula naszą skórę, to właśnie jest to taki zapach i on rośnie. On rośnie, on się staje taki bardziej dominujący, otulający. Dominujący w tej fazie, ta pozorność znika i on jest bardzo, bardzo taki trwały, może nie trwały, a brakuje mi tu słowa, bardziej taki silny akord i na takie perfumy, co wydaje mi się, że są typowo letnie, bo one są typowo letnie, one są dość silne, więc nawet jeżeli jedziemy w takie ciepłe kraje i w tym momencie jesteśmy na jakiejś egzotycznej wyspie, on na pewno będzie się wybijał i wybijał nas z tłumu. Mi one przypominają w tym akordzie takim właśnie otulającym i tego olejku, takiej inspiracji smarowania się olejkiem tutaj z SPF, przypomina mi troszeczkę te perfumy Bronze Goddess, serii Bronze Goddess. One mają więcej kokonady, są takie kremowe, kokosowe, natomiast tu tego kokosa nie ma, ale one są też inspirowane taką tropikalną wyspą. Też to niejednokrotnie właśnie tu wszyscy, którzy kreują perfumy, jakby mają reminiscencję tutaj francuskiej Riviery, między innymi Bronze Goddess Azur. Serdecznie Was zapraszam na letnie zapachy, ten odcinek jest na moim kanale. I właśnie to jest kolejna taka inspiracja. Po tych nutach cytrusowych, tak jak mówię, wychodzą inne jaśminowe i powiem Wam, że one są cały czas bardzo, bardzo dominujące. Słuchajcie, że zaraz po pryśnięciu macie wrażenie, że jest to taka właśnie woda kolońska. Kiedy idziecie do fryzjera, czasem oni używają takich typowych wód kolońskich i z tymi się trochę kojarzy. To jest pierwszy ten akord. Natomiast później, słuchajcie, ja bym powiedziała, patrzę sobie też tu na feedback, że jest to wyraźny jaśmin i taki ciepły jakby odcień skóry, taki przybiera właśnie ciepłego oddźwięku. I mam wrażenie, że przywołuje właśnie takie wspomnienia wakacji, więc jak najbardziej on przywołuje takie wspomnienia, kiedy jesteśmy gdzieś na właśnie francuskiej Rivierze, kiedy właśnie albo się kąpiemy, albo smarujemy się olejkiem i właśnie to słońce ewokuje na naszej skórze. Ja bym tak odbierała właśnie to, co teraz odkrywam na moim nadgarstku i on jest dość silny, słuchajcie. Jestem zachwycona, ale też trochę przerażona, że on jest tak trwały, bo oczekiwałabym po takim zapachu na lato właśnie troszeczkę jakby mniejszego stężenia. Ja wiem, że generalnie zawsze szukamy perfum, które są bardzo trwałe i długo się utrzymują, ale dla mnie on jest właśnie takim dość silnym zapachem. I słuchajcie, na pewno czuć tu taki cytrusowy akord i właśnie te zapachy takich tych kwiatów, które tutaj niestety nie udało mi się znaleźć, jakie oprócz jaśminu są. Wydaje mi się, że są to białe kwiaty, bo one są bardzo wyraźnie zaostrzone po jakimś czasie. I słuchajcie, ten zapach przypomina mi taki wakacyjny zapach, który ja podałam Wam w odcinku Zapachy letnie, a mianowicie Bronze Goddess. Bronze Goddess używa kokona, czyli tego kokosa, natomiast tu nic takiego nie ma miejsca. I ja Wam powiem, że ten zapach jest, ja bym polecała dla każdego, kto właśnie wybiera się gdzieś w nadmorskie klimaty, albo nie może pojechać i to jest taki getaway, czyli wyjazd jakby tylko w swoim umyśle. Bo wiadomo, że te podróże są teraz ograniczone, ale na pewno wprawia Was właśnie w taki nastrój, kiedy jesteście spakowani, kiedy myślicie właśnie o wakacjach, kiedy jesteście na plaży, piękny piasek, soczyste drinki obok i piękne słońce, smarujecie się olejkiem i po prostu siedzicie na tej plaży i cieszycie się życiem. Właśnie to jest taki zapach życia. Słuchajcie, i podkreślę jeszcze raz, jest bardzo silny. Jest bardzo silny, tak samo jak Bronze Goddess i tak samo jak wersja Bronze Goddess O Fresh. Ja bym go wpisała jak najbardziej w przepiękne zapachy właśnie tu lato, tu letnie, takie zapachy letnie, kiedy poszukujemy coś, co będzie jakby nam poprawiać jeszcze dodatkowo nasze
właśnie tu usposobienie, nastawienie do życia. Taki zapach, bym powiedziała, apetytu na życie. Powiem, że ten zapach przypomina mi trochę Coco Mademoiselle. Gdzieś tam jest ta nuta, być może jaśminowa, być może ten cytrus gdzieś tam uderza. Ale powiem Wam, że właśnie to jest dla kobiety bardzo eleganckiej, bardzo takiej ekskluzywnej, albo właśnie, która jeździ na takie spoty, takie właśnie, bym powiedziała, greckie wyspy, albo właśnie na tą Rivierę, w takie ulubione celebrytów miejsca, bym nawet określiła to, ale na pewno gdzieś czuję tą Coco Mademoiselle. Ja myślę, że osoby, które lubią Coco Mademoiselle, na pewno będą zachwycone tym zapachem, natomiast ta słodycz Coco Mademoiselle jest zupełnie inna, jest bardzo świeża, taka wibrująca, natomiast tu ja bym powiedziała, że ta słodycz jest ta typowo jaśminowa i ona jest bardziej taka natarczywa, taka otulająca, ale też jakby wprawiająca nas w wspaniały nastrój. A i tak ją odbieram. Jestem ciekawa, czy właśnie ktoś z Was też ma tą wersję albo miał możliwość powąchania właśnie używania Paris Venice. Ja natomiast jej nie mam, ale zastanawiam się, żeby właśnie iść do butiku i powąchać w butiku, bo słuchajcie, to są zapachy dość drogie. Jeżeli nie powąchacie wcześniej, może się okazać, że ten zapach nie będzie trafiony w dziesiątkę. Tak ja mam waham się z Diorem Gris, którym jest bardzo tutaj jakby na czasie. Widziałam też parę recenzji, zastanawiam się, czy go nie kupić, ale jest jeszcze inny zapach, który mi chodzi po głowie. No i w związku z tym, że kupiłam kilka zapachów i planuję też zrobić taki odcinek zapachów na randkę, więc koniecznie zasubskrybujcie, ten dzwoneczek uruchomicie i bądźcie na czasie, więc na pewno taki odcinek będzie, ale pokażę Wam też w następnym odcinku i takie zapachy bardzo, bardzo wakacyjne, bardzo prześmieszne, bym powiedziała, i takie przywołujące właśnie dzieciństwo, także koniecznie bądźcie ze mną w następnym odcinku i czekam na Wasze komentarze. Oczywiście dajcie lajka, jeśli Wam się podoba i koniecznie oglądajcie następne. Pokażę piękne cacuszka, które by właśnie pasowały na taki wyjazd wakacyjny, słuchajcie, właśnie z Chanel. Jest to piękny bronzer, który ja Wam też obiecałam, że będzie review. Tylko słuchajcie, zastanawiam się kiedy. No i piękny, który używam, taki sypki puder. On jest bardzo delikatny, bardzo jedwabisty. Jeżeli chcecie go recenzję, to też koniecznie dajcie mi znać. I słuchajcie, one się pięknie wpasowują właśnie w takie nowości, jeżeli chcemy wprawić się w super wakacyjny, taki wyjazdowy klimat.